Witam Państwa. Kryzys rolniczy trwa w najlepsze. Znakomicie było to widać w minioną środę w Warszawie, w okolicach Sejmu, gdzie doszło do kolejnych demonstracji rolników, tym razem już znacznie ostrzejszych niż dotąd. Doszło do regularnej bijatyki z policją. Oczywiście to wywołało gwałtowne reakcje polityków. Obejrzyjmy krótki materiał filmowy pokazujący, co działo się przed Sejmem i wypowiedzi dwóch polityków, wiceministra rolnictwa pana Kołodziejczaka i polityka PiSu pana Kuźmiuka. Osoby, które będą też kierowane przez różne i emocje i też podpowiedzi, będą zawsze mówiły, że jest mało. Wielkie zmiany rozpoczynają się też od małych rzeczy. I dzisiaj wielką rzeczą jest ten głos z Komisji Europejskiej, że te zmiany będą wycofywane. Więc tutaj należy też pogratulować rolnikom determinacji, którą mieli na ulicy, ale ta determinacja też w połączeniu z głosem premiera, który obiecał polskim rolnikom, żeby wam przedstawić konkrety, potrzebuje porozmawiać z ludźmi w Komisji Europejskiej, potrzebuje porozmawiać z innymi naszymi sojusznikami i dotrzymał słowa. No, rząd Donalda Tuska nic nie zrobił dla rolników, oprócz tego, że wzywa ich do debaty w dniach, w których muszą oni specjalnie przyjeżdżać do Warszawy. W sytuacji, kiedy są w Warszawie, no dzisiaj Donald Tusk, nie widzę go w Sejmie, mógłby, jak rozumiem, siąść spokojnie i z tymi rolnikami rozmawiać z nimi nie chce. Zresztą nie ma pomysłów. To, co deklaruje Donald Tusk, to jest po prostu, to są rzeczy kompletnie nierealistyczne. No cóż, czas pokaże, która ze stron tutaj ma rację. Jedno jest pewne, ta radykalizacja była łatwa do przewidzenia. Tygodnie mijały, a żadnych decyzji zmieniającą sytuację na rynku rolnym nie było. One ponoć ciągle są, już lada moment mają być. W sobotę Donald Tusk ma się spotkać z przedstawicielami rolników i zakomunikować mu to, co udało mu się uzyskać w Komisji Europejskiej. No właśnie, co się mu udało uzyskać? Pierwsze przecieki mówią o tym, że nastąpi łagodzenie Zielonego Ładu, natomiast nie ma mowy oczywiście o jego zupełnym odrzuceniu. Przy tej okazji doszło do interesującej wymiany ciosów między właśnie premierem Tuskiem a komisarzem Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim, które nam pokazało mniej więcej, jaka jest sytuacja komisarza Wojciechowskiego. Mianowicie Donald Tusk zaapelował do komisarza Wojciechowskiego, żeby nie przeszkadzał w uzgadnianiu jakby kompromisowych rozwiązań między, jak rozumiem, kierownictwem Komisji Europejskiej a polskim rządem. To pokazuje też jasno, że Komisja Europejska jest w dużym stopniu ciałem pozornym, że w istocie rzeczy ktoś taki jak komisarz do spraw rolnictwa, który powinien być tu absolutnie podstawową, główną postacią, jest jakoś wyłączony z tych rozmów, które, jak rozumiem, Tusk prowadzi bezpośrednio z panią przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, która, nawiasem mówiąc, będzie się starała o kolejną kadencję w tej roli, bowiem Donald Tusk spotkał się z nią na szczycie Europejskiej Partii Ludowej w Budapeszcie i tam właśnie ta główna formacja, dzisiaj najsilniejsza w Parlamencie Europejskim, oficjalnie wysunęła kandydaturę pani von der Leyen na kolejną kadencję w roli przewodniczącego Komisji Europejskiej. Jeśli zatem pani von der Leyen zostanie tą przewodniczącą w kolejnej kadencji, to należy przypuszczać, że polityka Zielonego Ładu, może nawet w złagodzonej formie, ale będzie jednak kontynuowana. Donald Tusk, choć werbalnie wyrażał bardziej stanowcze stanowisko wobec Brukseli, w praktyce pole manewru ma ograniczone, skoro Bruksela poszła mu na rękę w sprawie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i bez właściwie istotniejszych zmian w naszym wymiarze sprawiedliwości zaczyna transfery finansowe niejako na kredyt, zakładając, że kiedyś tam w odległej przyszłości ten porządek prawny, który odziedziczyliśmy po rządach PiS-u w obszarze wymiaru sprawiedliwości, zostanie zmieniony. Natomiast nie zanosi się na to, żeby spełniło się żądanie, które formułuje część środowisk rolniczych, a także teraz Prawo i Sprawiedliwość, żeby rząd Tuska zdecydował się na całkowite embargo, jeśli chodzi o dostawy produktów rolnych z Ukrainy.
Ukrainy. Natomiast takie embargo będzie w odniesieniu do produktów rolnych z Białorusi i Rosji, bo nad tym prace już są bardzo zaawansowane. Nawiasem mówiąc, to też dość zaskakujące, że dopiero po ponad 2 latach trwania wojny na wschodzie uznano, że jednak trzeba by zaprzestać jakiejkolwiek wymiany w zakresie rolnictwa i produktów rolnych z Białorusią i Rosją. Ale to pokazuje nam, jak żyjemy też często w świecie pewnych pozorów i nagle dowiadujemy się, że coś, co wydawałoby się już dawno powinno być załatwione, no na przykład przez rząd PiSu, który tak gromko do pewnego momentu krytykował wszystkich w Europie, że na różne sposoby nie są wystarczająco antyrosyjscy. W rzeczywistości tolerował sytuację, w której trwała w najlepsze wymiana i import artykułów rolnych z Rosji i z Białorusi. To tak na marginesie. No właśnie, jeśli chodzi o grę pozorów, to oto gra pozorów także miała miejsce w polskim Sejmie. Po wielu tygodniach przygotowań koalicja rządowa przystąpiła do, po tym jak zlikwidowano już formalnie, bo PiS się na to nie zgadza, ale de facto zlikwidowano stan dwuwładzy w prokuraturze. Przychodzi czas na porządki w innych obszarach wymiaru sprawiedliwości, w tym najtrudniejszym, czyli jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. No i rozpoczęto zmiany od przyjęcia uchwały w Sejmie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Ta uchwała nosi taki dość barokowy tytuł, w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2020. W kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście przyjęcie tej uchwały wywołało gwałtowną wymianę zdań w Sejmie. Posłuchajmy, co w tej sprawie mieli do powiedzenia posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, reprezentująca większość sejmową i jakby forsująca tą uchwałę, oraz dwóch jej krytyków, posła PiSu Krzysztofa Szczuckiego i samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który uznał tą sprawę za tyle ważną, że osobiście wszedł na trybunę sejmową i powiedział to, co za chwilę ile państwo usłyszycie. Przez ostatnie 8 lat żyliśmy w kraju, w którym normą było właśnie deptanie przez rządzących konstytucji, prawa. Normą było skrajne upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. Normą wreszcie było wprowadzanie iście białoruskich standardów do szeroko rozumianego systemu wymiaru sprawiedliwości. Normą było tracenie miliardów złotych na kary, odszkodowania za wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę bezprawie. Sądy miały służyć politykom, nie obywatelom, sędziowie mieli być na telefon, kodeksy i normy prawa miały owszem wiązać obywateli, ale nie polityków Zjednoczonej Prawicy. I wszystko po to, by wraz z taką oddaną prokuraturą zbudować w Polsce system bezkarności. Bezkarności dla ówcześnie rządzących. I to był system patologiczny, nieuznawany przez orzecznictwo sądów unijnych. W jego budowie brali udział i prezydent, politycy Zjednoczonej Prawicy, ale nade wszystko Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński. Ojcowie chrzestni dewastacji prawa w Polsce. I dzisiaj debatujemy nad naprawą jednego z najważniejszych, najistotniejszych elementów tego haniebnego systemu. Krajowej Rady Sądownictwa. To ciało, które z instytucji pilnującej standardów w sądownictwie zostało przekształcone w taką maszynkę do produkcji neosędziów. Maszynkę niszczenia wymiaru sprawiedliwości. Maszynkę do pilnowania interesów Dudy, Ziobry, Kaczyńskiego. Ani razu nie pokazaliście przywiązania do polskiej konstytucji. Przedstawiony projekt uchwały Sejmu jest haniebny. Jest zamachem na konstytucję, zamachem na ustrój państwa polskiego. Każdy z posłów większości rządowej, który zagłosuje dzisiaj za tym projektem, powinien zastanowić się, czy chce się w ten sposób zapisać w historii Polski jako ktoś, kto łamie ustrój państwa polskiego, ktoś, kto narusza polską konstytucję. Szanowni państwo, panie marszałku, szanowni państwo, otóż ta uchwała będzie miała takie same znaczenie jak uchwała na przykład w sprawie zmiany króla angielskiego. Prawnie nie będzie miała żadnego znaczenia. Jej podejmowanie jest po prostu komedią, teatrem i czymś, co obraża tą Izbę. Pogląd prezesa Kaczyńskiego, że ta uchwała Sejmu nie będzie miała żadnego znaczenia, podzielają niektórzy prawnicy, ale myślę, że i prezes Kaczyński, i ci prawnicy są w błędzie. Dlaczego? Bowiem w tej uchwale
Ona się mieści na czterech stronach, nie będę jej tu w całości państwu streszczał. Obok stwierdzenia, że trzej sędziowie Trybunału zwani dublerami, sędzia Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski, Jarosław Wyrembak nie są sędziami, że pani prezes Przyłębska nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, bo tych wszystkich znanych już nam od dawna płynących ze strony koalicji rządowej stwierdzeń mamy w tej uchwale jedno zdanie, które wydaje mi się absolutnie najważniejsze i ono sprawia, że prezes Kaczyński jest w głębokim błędzie, kiedy myśli, że ta uchwała jest bez znaczenia. Otóż to zdanie brzmi, że Sejm stoi na stanowisku, że uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy. Co to, przekładając na język bardziej dla nas zrozumiały, oznacza? Tu jest to ze strony koalicji rządowej działanie prewencyjne, ponieważ za chwilę Trybunał pani prezes Przyłębskiej zacznie wydawać kolejne orzeczenia czy wyroki unieważniające różne kolejne ustawy uchwalane przez obecny Sejm. Otóż ta uchwała ma być dla wszystkich, którzy będą próbowali się powoływać na te uchwały przyszłe czy wyroki Trybunału w tej postaci, w jakiej on w tej chwili istnieje. To jest wyraźne ostrzeżenie, że też się narażają na zarzut naruszenia prawa, na działalność nielegalną. To jest w istocie rzeczy wyraźny apel ze strony Sejmu do sędziów wydających wyroki, ale także do wszystkich innych instytucji, które będą w najbliższych tygodniach, miesiącach, a może i latach podejmować różnego rodzaju decyzje. Sygnał, że nie istnieje już w Polsce Trybunał Konstytucyjny. On dopiero ma być restaurowany. No właśnie. I tu się pojawia problem, jak ten Trybunał Konstytucyjny może być restaurowany w sytuacji, w której założenia, jakie przedstawił minister Bodnar dotyczące dalszych działań, no przewidują choćby to, że wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego mają być dokonywane przez Sejm większością 3/5 i zarazem ma być ten system tak zwany schodkowy, czyli pierwsza nowa obsada Trybunału Konstytucyjnego ma być zrealizowana w ten oto sposób, że 5 sędziów zostanie wybranych na kadencję 3-letnią, kolejnych 5 na 6-letnią i kolejnych 5 na 9-letnią, co oczywiście ta rotacja umożliwiłaby uniknięcie w przyszłości sytuacji, w której jedna opcja polityczna, mając większość w jednej kadencji, mogłaby zdominować Trybunał. Sama idea jest bardzo słuszna. Szkopuł w tym, że żeby to wprowadzić w życie, trzeba zmienić konstytucję. No, a tutaj na razie szanse wydają się znikome, czy wręcz bliskie zeru wobec takiej, a nie innej postawy Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą nawet gdyby do tej zmiany doszło, no to jest pytanie, czy z PiS-em udałoby się uzgodnić większość 3/5, żeby wybrać kogokolwiek do tego Trybunału, choć to zapewne byłoby łatwiejsze niż samo dokonanie zmiany konstytucji. A zatem mamy do czynienia z sytuacją taką oto, że mamy uchwałę Sejmu i wydaje się, że na tym prace, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, się zakończą, bo ja nie bardzo widzę tutaj możliwości jakichkolwiek dalszych działań. No chyba, że od tej uchwały jednak władze zdecydują się na przejście do działań bardziej radykalnych w postaci przejęcia Trybunału Konstytucyjnego siłą, tak jak mieliśmy to do czynienia w przypadku TVP. Czas pokaże. Jedno jest pewne, w Sejmie zaczęły się prace nad także i nową ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Celem tej nowej ustawy ma być wygaszenie składu dotychczasowego KRS wybranego przez Sejm, zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość i przywrócenie stanu sprzed 2015 roku, kiedy Krajową Radę Sądownictwa w większości wybierali sędziowie. Wprawdzie ten sposób wybierania ma być, jak to zapowiadają autorzy ustawy, bardziej zdemokratyzowany, żeby ci dołowi sędziowie mieli większy wpływ na skład Krajowej Rady Sądownictwa, bo trzeba powiedzieć jasno, że w przeszłości, przed reformami pisowskimi, no, KRS nie była do końca taką rzetelną reprezentacją tych dołowych sędziów, tylko bardzo często była tam pewna grupa, która powiedziałbym w tym KRS-ie dominowała, ale to jakby jest przeszłość. Zobaczymy, co pan prezydent Duda powie na temat tej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. No, w świetle pierwszych wypowiedzi i ministra Mastalerka i minister Paprockiej raczej należy się spodziewać weta prezydenckiego. I prezydent tej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa nie zaakceptuje. Czyli mówiąc inaczej, utkniemy w martwym punkcie, najpewniej do wyborów prezydenckich. To tyle na froncie walki o wymiar sprawiedliwości.
Teraz słów kilka o kolejnym froncie politycznym, który ma w Polsce miejsce, ale tym razem wewnątrz koalicji rządowej. Oto także i w tym tygodniu, w mijającym tygodniu doszło w Sejmie do bardzo ostrej wymiany zdań, ale tym razem między politykami obozu rządzącego, a rzecz dotyczyła oczywiście sprawy aborcji. Posłuchajmy wymiany zdań w Sejmie między posłanką Lewicy Anną Marią Żukowską, a marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie marszałku, szafuje pan jako katolik słowem kłamca. Kłamcą nazwał pan pana marszałka Czarzastego, który mówił o tym, że mrozi pan, że nie blokuje pan, że nie dopuszcza pan do procedowania ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Zamrażarkę sejmową zamienił pan na uśmiechniętą chłodnię. Podobno w tych szufladach, w tym biurku nie ma żadnych schowanych projektów. A właśnie pan to robi. Nigdy nie jest dobry czas dla mężczyzn rządzących tym krajem, mających władzę. A to wejście do NATO, a to wejście do Unii, a to wybory. Kolejne wybory. Po pierwszej turze, panie marszałku, będzie druga tura wyborów samorządowych. Potem będą wybory europejskie. Potem będą wybory prezydenckie. A następnie będą wybory parlamentarne. Dla was nigdy nie jest dobry czas dla kobiet. Dlatego składam wniosek formalny o zamknięcie posiedzenia celem uzupełnienia porządku obrad o projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży. Dziękuję bardzo. A ta błyskawica, panie marszałku, będzie wymierzona. Dobrze, przyjąłem to do wiadomości. Szanowna pani poseł, informuję, może mogę prosić o ciszę? Chwilę. Za chwilę, panie pośle. Bardzo proszę poczekać. Pani poseł, chcę poinformować po raz kolejny, bo może to nie zostało dość jasno zakomunikowane, że... Proszę o ciszę. Że twierdzenie o tym, że projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży są nierozpatrywane, czy nie będą rozpatrywane w tym Sejmie, jest błędne. Została wyznaczona data, kiedy zostaną rozpatrzone. Ja rozumiem, ale jakaś data musi być. Pani mówi, nie chcecie daty. No, ale oczywiście, że musi, dlatego, że data musi być, jeżeli mamy rozpatrywać te projekty. To jest proste. Nie można rozpatrywać ich bez daty. Tą datą jest 11 kwietnia. Ta data 11 kwietnia zostanie przez ten Sejm dotrzymana, zostanie przez prezydium, przeze mnie dotrzymana. Ja decyduję o porządku obrad. Szymon Hołownia, uzasadniając w innej wypowiedzi swoją decyzję, dlaczego przełożył debatę wokół projektów ustaw dotyczących aborcji, które się miały pierwotnie być zaplanowane na marzec, przełożył na kwiecień, a uzasadniał to niechęcią do podgrzewania atmosfery przed wyborami samorządowymi. No ale jak posłanka Żukowska wyraźnie mu to powiedziała, będzie się ta debata odbywała między pierwszą a drugą turą wyborów samorządowych, więc jakiś wpływ na to będzie miała. Dlaczego zatem Hołownia to zrobił? Oczywiście dlatego, żeby nieco utrudnić sytuację Lewicy, bo co tu kryć, Lewica miała taki właśnie oto pomysł na wybory samorządowe, żeby wzmocnić swoje notowania, podejmując burzliwą debatę w Sejmie. Bo w istocie rzeczy, poza burzą, która w Sejmie na pewno w kwietniu wokół tej sprawy będzie, ta sprawa i tak najprawdopodobniej nie znajdzie szybkiego żadnego rozstrzygnięcia, ponieważ wszystkie strony koalicji rządowej, to potwierdzają wypowiedzi marszałka Czarzastego i marszałka Hołowni, są zgodne, że i tak cokolwiek Sejm nie uchwaliłby w sensie zmian w porządku prawnym regulującym kwestię przerywania ciąży, to i tak prezydent Duda tej ustawy nie podpisze, czyli ją najpewniej zawetuje. A zatem w istocie rzeczy mamy do czynienia z pewną grą pozorów, której celem jest mobilizacja elektoratów, natomiast nie rozwiązanie problemu, bo to z racji ustroju, jaki mamy w Polsce, będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy w Pałacu Prezydenckim pojawi się polityk skłonny podpisać jakąś ustawę rzeczywiście liberalizującą prawo do aborcji. W tym sensie mamy do czynienia po prostu z teatrem politycznym. Co nie zmienia faktu, że ten teatr polityczny oddziaływuje bardzo istotnie na układ sił wewnątrz koalicji rządowej i tak jak Lewicy nie udało się
doprowadzić do debaty na temat projektów ustaw dotyczących aborcji w Sejmie jeszcze w marcu. Tak, udało się jednak Lewicy wysunąć kandydata swojego na prezydenta, a właściwie kandydatkę na prezydenta Warszawy, panią Magdalenę Biejat. Natomiast zrezygnowała z tego, co warto odnotować, Trzecia Droga, co nie kryje, dla mnie było dużym zaskoczeniem. Otóż pani Adriana Porowska, która była wymieniana do pewnego momentu jako kandydatka tak naprawdę Polski 2050, no bo Polska, bo PSL w sprawach, że tak powiem, wyborów prezydenta Warszawy nigdy specjalnie się nie liczył. Więc tu Polska 2050 zrezygnowała z wysuwania pani Porowskiej na prezydenta Warszawy i zgodziła się z tym, że będzie ona wiceprezydentem przy Rafale Trzaskowskim. Muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie ta kapitulacja ruchu Hołowni w tej sprawie, dlatego że to w istocie rzeczy ma wymiar symboliczny, bo jest jasne, że pani Porowska nie miała szans wygrać z Trzaskowskim, natomiast być może mogła zapobiec jego wyborowi w pierwszej turze, bo wygląda na to, że po usunięciu tej kandydatki, która pewnie mogła zdobyć te kluczowe kilka procent centrowych wyborców, no, Trzaskowski ma szansę wygrać w pierwszej turze. Pytanie, mam nadzieję, że w przyszłości poznamy na to odpowiedź, co Hołownia uzyskał od Rafała Trzaskowskiego, czy szerzej koalicji Platformy Obywatelskiej za tą rezygnację. Czas pokaże. Nie znaczy to, że Trzecia Droga w ogóle kapituluje na wszystkich frontach przed Donaldem Tuskiem, bo to na konwencji w Otrembusach, konwencji Trzeciej Drogi, gdzie ogłoszono program tej koalicji właśnie związany z wyborami samorządowymi, zarówno Kosiniak-Kamysz, jak i Hołownia bardzo kategorycznie potwierdzili wolę zmian zasad rozliczania składki zdrowotnej. Ja przypomnę, to jest to coś, co bardzo polskich przedsiębiorców uderzyło za sprawą Polskiego Ładu wprowadzonego przez rządy PiS-u w 2022 roku. Zobaczymy, jak pójdzie dalej z egzekwowaniem, czy była to tylko taka retoryczna deklaracja, czy też rzeczywiście ci politycy Trzeciej Drogi zdołają nakłonić rząd Donalda Tuska do pewnych zmian w rozliczaniu składki zdrowotnej jeszcze w tym roku. Oczywisty opór Tuska nie wynika z jakiejś szczególnej sympatii do rozwiązań pisowskich w tej sprawie, tylko z trudnej sytuacji budżetu. Budżet jest dzisiaj niezwykle przeciążony ogromnymi wydatkami, a zarazem no, zmiana tego sposobu rozliczania składki zdrowotnej na korzystniejszą dla przedsiębiorców oznaczałaby po prostu spadek wpływów do budżetu i pogorszyła jego i tak bardzo trudną sytuację. To tyle, jeśli chodzi o sprawy bieżące. Chciałbym dzisiaj zapoczątkować w tym programie pewien nowy zwyczaj rozmowy nie tylko o sprawach bieżących, komentowania nie tylko bieżącej polityki, ale także porozmawiać nieco z kolejnymi gośćmi o sprawach bardziej strategicznych, których rozwiązanie wykracza poza horyzont nie tylko tego roku, ale nawet jednej kadencji Sejmu. I chciałem zacząć od polityki senioralnej, chciałem zacząć od wyzwania, jakie stoją przed państwem polskim, związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Otóż tą sprawą teoretycznie był to jeden z flagowych projektów Prawa i Sprawiedliwości, polityka senioralna. No ale wyglądało to tak, jak wyglądało. Sprawdzało się, w moim zdaniem, polityka senioralna sprawdzała się głównie do podnoszenia świadczeń emerytalnych, co oczywiście samo w sobie nie byłoby złe, gdyby obok tego jeszcze rząd PiS-u podejmował inne działania. Rząd PiS-u czy ekipa pisowska w tym zakresie główną postacią była już ten minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, był z siebie bardzo zadowolony i to zadowolenie możemy za chwilę obejrzeć na materiale filmowym z Sejmu ze stycznia 2014 roku, gdzie minister Maląg nas przekonywała do tego, że rozwiązania polityki pisowskiej w odniesieniu do najstarszej części Polaków miały charakter systemowy, bo wpisano do ustawy 13 i 14 świadczenie emerytalne zwane 13 i 14 emeryturą. Ja mam wątpliwości, czy to była polityka systemowa, ale posłuchajmy minister Maląg. Szanowni Państwo, my słyszymy w przestrzeni publicznej przez polityków dzisiaj rządzących, a w czasie kampanii wyborczej opowiadali, że to jest rozdawnictwo, że te środki, które pomagają osiągnąć ten cel godnościowy, są rozdawnictwem. My na to się nie zgadzamy. To przede wszystkim jest wsparcie drugiego człowieka, aby seniorzy mogli aktywnie realizować i spokojnie spędzać swoją jesień życia. Dlatego 13. emerytura i 14. emerytura. I nie są to rozwiązania niesystemowe, bo dziś słyszymy, że potrzeba jest wprowadzenia rozwiązań systemowych. To są rozwiązania systemowe, gdyż wprowadzone na mocy ustawy.
Państwa i moim gościem jest pani minister Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej. Witam pani minister. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. A chciałem porozmawiać oczywiście o tym, skąd się wziął pomysł na takie ministerstwo, bo nie mieliśmy dotąd w historii ministra do spraw polityki senioralnej. Z potrzeby. Z potrzeby demograficznej, absolutnie. Trzeba się zmierzyć z tym wielkim wyzwaniem, jakim jest właśnie demografia i z konsekwencjami, które się z tym wiążą. I właściwie to jest też taki realizacja takiego postulatu głosu ekspertów, a przede wszystkim seniorów, którzy od dawna wręcz wołali, że potrzebują kogoś na takim szczeblu umocowanym może u premiera, który by koordynował różne ich sprawy, które dzieją się w różnych resortach i byłby rzecznikiem ich spraw. Więc ja tak to widzę. Dobrze, to ja bym chciał zacząć o demografii. Zaraz powiemy i o tym, co z niej wynika, ale chciałbym zapytać panią o pani już po paru dobrych tygodniach urzędowania, o pierwsze doświadczenia. I chciałem w tym kontekście zacytować wypowiedź wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, która padła kilka dni temu, która stanowi bardzo surową recenzję poprzedniego rządu. Wprawdzie nie w odniesieniu do pani obszaru, ale właśnie chciałem zapytać o pani obszar. Otóż Kosiniak-Kamysz powiedział tak: ministerstwa to były folwarki, które ze sobą nie rozmawiały, bo zwalczały się nawzajem. To wszystko spowodowało, że sprawy kolei są w czterech resortach, lotnictwa w trzech, i wszystko jest poplątane i pomieszane. Trzeba ten bałagan i bajzel doprowadzić do ładu i składu. A jak jest z polityką senioralną? Ona też była w różnych resortach? Była, natomiast problem polega na i jest oczywiście w różnych resortach, bo ja mam za zadanie skoordynowanie tego, co jest dzisiaj, ale w ogóle trzeba ją postawić na, znaczy trzeba postawić fundament polityki senioralnej, na nowo trzeba go ustawić. Polityka senioralna przez te 8 lat naprawdę ograniczała się przede wszystkim do transferów finansowych. Owszem, one są potrzebne w dobie drożyzny czy w dobie inflacji. Pozwalają zapłacić jeden czy drugi rachunek i dlatego zostają, są ważne, ale nie odpowiadają na potrzebę tych systemowych rozwiązań. Dzisiaj wielkim wyzwaniem jest kwestia opieki nad osobą starszą. No to jest wyzwanie. Uzmysłowmy sobie, jak społeczeństwo polskie się będzie starzało, bo jednak w ciągu najbliższych dekad, kilku, nastąpi dramatyczne zwiększenie liczby osób starych, a zarazem będzie się mimo wszystko wydłużała długość życia. Ja tu mam dane GUS-u, z których wynika, że w ciągu najbliższych kilku dekad Polacy będą żyli o kilka lat dłużej, w związku z postępem medycyny, ale zarazem będą stosunkowo mało sprawni. Teraz jak ten problem rozwiązać? Tak to jest, bo im dłużej żyjemy, tym też jest większe prawdopodobieństwo tej potrzeby wsparcia osoby trzeciej i to jest nieuniknione. Dzisiaj mamy 25% osób powyżej 60 roku życia. W całej populacji. Czyli co czwarty Polak już ma powyżej 60. Tak, ale za 26 lat, 30, to będzie 40% społeczeństwa. Czyli niemal co drugi Polak będzie już seniorem. Dokładnie tak. I teraz popatrzmy. Obecni 50-parolatkowie mają dzieci w wieku 20 paru lat bardzo często. Ale często już też nie mają, prawda? Jeszcze 50-latkowie dzisiejsi to mają dzieci. Najczęściej tak to jest, bo to są ludzie, którzy... Bo teraz mamy ten krach demograficzny. To będzie jeszcze, pokolenie dalej będzie jeszcze trudniej. Ale teraz jak dzisiejsi 50-latkowie za te 30 lat, oni będą mieli w granicach tych 80 paru lat. Ich dzieci będą miały te 50 parę lat. I to popatrzmy w ten sposób, że to na nasze dzieci czy na wnuki obecnych seniorów spadnie ten wielki ciężar opieki nad ich rodzicami, nad dziećmi. No właśnie. I teraz jest pytanie, czy oni sobie poradzą. No już po pierwsze, jednak niektórzy tych dzieci czy wnuków nie będą mieli. Poza tym często nie mogą liczyć na niektórych, bo oni gdzieś wyjadą albo nie będą zainteresowani. I powstanie ogromna rzesza, już się nam ta fala wznosi, ludzi całkowicie samotnych, a zarazem zniedołężniałych. I teraz jest pytanie, co państwo może zrobić, żeby próbować jakoś zaradzić temu, żeby oni nie umierali w samotności w tych domach. I to jest taki ostatni moment, kiedy musimy wprowadzić systemowe rozwiązania w sposób odważny, oczywiście też kosztowny, ale nie mamy innego wyjścia. Musimy w ogóle spojrzeć na politykę senioralną jak na naszą wspólną sprawę
z takiego solidarnościowego punktu widzenia, takiej solidarności międzypokoleniowej. I to jest możliwe. Możliwe jest poprzez zbudowanie całego systemu usług w miejscu zamieszkania. I dlatego w tych 100 konkretach na 100 dni i również w expose pana premiera była mowa o bonie senioralnym. To jest pomysł, który u mnie ewoluował, że tak powiem, w mojej głowie przez wiele lat. Wiadomo, że wtedy, kiedy byliśmy w opozycji, nie mogliśmy go wprowadzić. Natomiast dzisiaj on ma szansę wejść w życie. I ja na to czym widzę, by to miało polegać? Ja to widzę tak, żeby... Wiadomo, że liczba osób wymagających wsparcia jest naprawdę ogromna. Liczba opiekunów, która mogłaby to wsparcie udzielać, jest naprawdę zdecydowanie za mała, przez co też kwitnie szara strefa, bo ludziom bardziej się opłaca, czy też szukają różnych możliwości opieki nad swoimi starszymi, na przykład rodzicami. I teraz my musimy po pierwsze zorganizować tę całą usługę, po drugie wyciągnąć część ludzi z szarej strefy i w pierwszej kolejności, wiadomo, musimy wycelować te pieniądze w tą grupę, która jest najbardziej potrzebująca i która najbardziej potrzebuje tej opieki. Więc ja to widzę tak, żeby przede wszystkim pomóc tym, którzy, rodzinom, które są aktywne zawodowo, bo strasznie ważne jest to, żeby one pracowały, żeby szczególnie kobiety, dzisiaj mamy Dzień Kobiet, nie musiały podejmować decyzji, że muszę rezygnować z pracy, bo muszę zająć się na przykład moją mamą czy babcią. I najczęściej kobiety stają przed taką decyzją. A więc przede wszystkim chodzi nam o rodzinę, która jest aktywna zawodowo i której bliscy potrzebują opieki. I żeby tej grupie pomóc. Dlatego bon senioralny to jest usługa przede wszystkim, która jest skierowana do rodziny, która pracuje, której bliski potrzebuje pomocy, opieki w miejscu zamieszkania. To też jest ważne, że w miejscu zamieszkania, bo jak przekierujemy tam pieniądz, to też idziemy... No dobrze, ale ten bon senioralny to będzie, rozumiem, jakaś kwota, która będzie do wykorzystania przez instytucje, na przykład w rodzaju domu opieki. Właśnie nie. Chodzi też o to, żebyśmy budowali rozwiązania, które są blisko człowieka. Jak my skierujemy bon, na końcu to będzie to narzędzie finansowe na usługę w miejscu zamieszkania, to samorządom będzie się bardziej opłaciło organizować opiekę w miejscu zamieszkania, zatrudniać opiekunów, niż kierować ludzi do domów pomocy społecznej. Więc chodzi o miejsce zamieszkania. Dom pomocy społecznej to jest kolejny krok w sytuacji, kiedy już będzie naprawdę potrzebny. Skonkretyzujmy jeszcze sprawę tego bonu senioralnego. Czyli to będzie wyglądało w ten oto sposób, że ten bon będzie otrzymywała rodzina seniora wymagającego opieki, będzie mogła pójść z tym bonem do samorządu i temu samorządowi dać jakby środki. Już tłumaczę. Rodzina będzie mogła złożyć, znaczy ja mówię o czymś, co jest zaprojektowane, że tak powiem, przeze mnie i przez mój zespół. Natomiast oczywiście to wszystko będzie podlegało bardzo gruntownym konsultacjom, bo my musimy wiedzieć, że rozwiązania systemowe nie są transferem finansowym prostym. Tak, to wiemy. To pani Maląg uważała, że 13 i 14 emerytura, tak zwane świadczenie dodatkowe zagwarantuje jakiś system, a to jest po prostu dorzucanie pieniędzy, które są natychmiast wydawane i one nie dają żadnych szans na dłuższą, jakby systemową właśnie opiekę nad starszymi. Dokładnie. Za 13 czy 14 ludzie nie kupią sobie opieki, ale również tak wypłacane 13 i 14 jako jednorazowe świadczenia też nie wpływały na wysokość, na wartość emerytury w przyszłości, ale to jest odrębne. Tak, ale zostawmy to właśnie, bo jak to miałoby w takim razie wyglądać? Już mówię technicznie. Rodzina, która jest aktywna zawodowo, a jej bliskie potrzebuje opieki, będzie składała wniosek do samorządu, że w uzgodnieniu oczywiście z seniorem, że jest taka pomoc potrzebna. Ale ta rodzina musi też wskazać, że zarabia, czyli że zarabia przynajmniej to minimalne wynagrodzenie, do jakiegoś określonego pułapu dość wysokiego, bo te pieniądze też muszą trafiać do ludzi najbardziej potrzebujących, których na opiekę nie stać. I to samorząd będzie właśnie już na miejscu przyznawał tę usługę społeczną, o charakterze opiekuńczym, tak ją nazwaliśmy, a więc będzie... Ale w praktyce to będzie po prostu jakaś osoba, która będzie przychodziła do tej osoby starszej, będzie w różny... Pomagała w życiu w prostych czynnościach życiowych. Typu zrobienie zakupów, przygotowanie posiłków, higiena, pielęgnacja, nawet zwykła pomoc w kontaktach z otoczeniem. Jasne. Ale
i samorząd będzie organizował tą usługę, będzie miał nadzór nad nią, ale będzie musiał ją też komuś zlecić. I teraz tak, będzie mógł sam oczywiście zatrudnić opiekunów, będzie mógł zlecić taką usługę na przykład lokalnej firmie, podmiotowi ekonomii społecznej. I to już będzie samorząd decydował. I to będzie samorząd. Tak, bardzo dobrze. Ale jest wielki problem, jeśli mogę powiedzieć, z obszarami wiejskimi. To jest olbrzymi problem. Tam nie ma opiekunów i nie ma się kto tymi ludźmi naprawdę zająć. I teraz nie sztuką jest dać, przepraszam, bo ja trochę tym żyję, proszę mi wybaczyć. Nie sztuką jest dać sam pieniądz, sztuką jest najpierw przygotować tą kadrę. I jestem po takich wstępnych rozmowach, że przecież musimy tam na wsiach szukać tych zasobów, które już są. Na przykład koła gospodyń wiejskich, które nie mówią nie. Po odpowiednim przeszkoleniu, przygotowaniu, przekwalifikowaniu, kursy pierwszej pomocy i nie tylko zresztą, one mówią, że chętnie, trzeba ich tylko przeszkolić, a ten pieniądz, ten bon jest po to, żeby dobrze, im za to zapłacić. A gdybyśmy mogli skonkretyzować, bo to będzie wprowadzenie tego, to będzie wymagało pewnie jakiejś ustawy, tak? No i teraz jest pytanie, czy jest jakiś horyzont czasowy, kiedy ten projekt ustawy może trafić do Sejmu? Czy jest pani w stanie go określić? Po pierwsze, my jesteśmy gotowi z założeniami, z wpisem do wykazu prac legislacyjnych właściwie na już. Oczywiście na 100 dni jesteśmy przygotowani z tym projektem, jeśli chodzi o stronę legislacyjną. I ja mam taką nadzieję, że po tym czasie dostaniemy zielone światło i zaczniemy proces konsultacji i tych międzyresortowych, i tych społecznych, bo to jest też strasznie ważne, żeby jechać do samorządu. Zresztą ja i tak rozmawiam z przedstawicielami samorządów, ale żeby im pokazać, że trzeba z tego skorzystać, że jak mogą z tego skorzystać. Dobrze, i pani minister, uwagi. Brzmi to wszystko bardzo ciekawie, ale zadam bardzo brutalne pytanie. Proszę. Czy pani już rozmawiała z ministrem finansów? Tak, jak on widzi horyzont finansowania tego, bo to brzmi pięknie, tylko na to potrzeba pieniędzy, a zarazem rząd Tuska zapowiedział, że nie wycofa się ani z 13, ani 14 świadczenia, choć logika by nakazywała właśnie te środki liczone, przecież to jest ponad 10 miliardów każde takie dotychczasowe świadczenia, przeznaczyć na coś takiego, ale rozumiem, że to nie będzie zabrane, w związku z tym trzeba znaleźć dodatkowe środki. Akurat ten projekt jest dobrze pomyślany pod kątem powiązania go z gospodarką. Bo po pierwsze mamy taką sytuację, że jak, no szczególnie kobiety, ale jak rodziny pracujące mają wsparcie przy organizacji opieki nad bliskim, nie rezygnują też z miejsca pracy swojego. To po pierwsze. Po drugie, jeśli nie rezygnują, ktoś inny sprawuje opiekę nad ich bliskim. A więc to jest ten pieniądz dany z budżetu państwa, z podatków nas wszystkich. On też tworzy miejsca pracy, od których to odprowadzane są składki i podatki. Z naszych szacunków wynika, że około 1/3 tego pieniądza tak naprawdę będzie wracało do tego budżetu państwa. I to jest właśnie to tworzenie srebrnej gospodarki w obszarze usług. Oczywiście jestem po rozmowie w Ministerstwie Finansów. Są kolejne rozmowy przed nami, żeby doszczegółowić ten projekt. I to jest nasze zobowiązanie, które wynika z exposé. Ale zresztą trzeba się zmierzyć z tym wielkim wyzwaniem. Z całą pewnością. Dobrze, ale to jest sprawa bonu senioralnego. Tak. Chciałbym jeszcze zapytać o inne działania. Kwestia budowy domów opieki. Bo w moim przekonaniu jest taki moment, w którym ta osoba już nawet jeśli jest odwiedzana przez osobę wspierającą, osiąga taki poziom zniedołężnienia, że ona już nie jest w stanie przebywać sama. Tak. No i właśnie, ten drugi krok, on jest jeszcze trudniejszy, bo on by wymagał ogromnego programu inwestycji budowlanych realnie, albo adaptacji różnych budynków na takie domy opieki. Czy na tym polu też ma pani jakieś plany? To jest drugi obszar, równie ważny, bardzo ważny, bo siłą rzeczy mówimy tutaj o opiece długoterminowej już, takiej całodobowej. Tak. Ale im dłużej będziemy na przykład mieli ten instrument szybciej wprowadzony, ten dotyczący bonu senioralnego i w domu będzie ktoś zaopiekowany, tym mniejsze prawdopodobieństwo, czy też przesunięcie w czasie tej potrzeby opieki całodobowej. Więc to wszystko się ze sobą wiąże. Natomiast jeśli chodzi o opiekę długoterminową, to nie tyle ważna jest budowa instytucjonalnych, dużych domów, tylko właśnie zapewnienie takich różnych ośrodków wsparcia, czy mieszkań chronionych, czy też mieszkań wspomaganych, bo idziemy w kierunku generalnie deinstytucjonalizacji. Natomiast dzisiaj... Ale co to znaczy ta deinstytucjonalizacja, że domy te opieki będą likwidowane? Nie, 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 nie. To nie chodzi absolutnie o likwidację, bo to byłoby, to jest niemożliwe. Przecież mnóstwo...
Tam naprawdę mnóstwo ludzi przebywa. Co prawda ja też odwiedzam domy pomocy społecznej i też wiem, że gdyby były rozwiązania w miejscu zamieszkania, to proszę mi wierzyć, wiele z tych osób byłoby dzisiaj w miejscu zamieszkania, a nie w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej to jest w granicach 7-8 tysięcy złotych miesięcznie. Za każdego mieszkańca najczęściej te pieniądze albo w lwiej części płaci samorząd. Czyli taniej jest jednak, jak długo się da trzymać tych w domu ludzi w ich miejscu zamieszkania. Oczywiście, bo nawet jeden opiekun może mieć pod swoją opieką właśnie jedną, dwie czy nawet trzy osoby. I to jest dużo taniej. I to jeszcze są względy takie psychologiczne. Natomiast my dzisiaj, jeśli chodzi o opiekę długoterminową, mamy też bardzo dużo do zrobienia. W sensie jej, że tak powiem, może przekształcenia, jednolitego zorganizowania, dofinansowania. Bo tu mamy naprawdę wielki chaos. Ja zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Z jednej strony mamy na przykład zakłady opiekuńczo-lecznicze, a z drugiej strony mamy domy pomocy społecznej. Często jest to ten sam mieszkaniec, czy też pacjent. Tak. Ale do ZOL-i, które funkcjonują często przy szpitalach, jest kolejka. Wszystkie łóżka są zajęte i są kolejki. Do domu pomocy społecznej są już wolne miejsca. Dlaczego? Dlatego, że za umieszczenie w domu pomocy społecznej płaci samorząd. Oczywiście 70% mieszkaniec, resztę niby rodzina, która zwykle nie płaci bardzo często, i lwia część to jest samorząd. Więc samorządy bronią się tutaj przed tymi płatnościami, a rodzina, jeśli już musi umieścić, to szuka prywatnych domów, które są, powiedziałabym, nie mają należytej kontroli. Nie wszystkie oczywiście, tam bywa różnie, natomiast rodzina często woli prywatnie zapłacić, bo jest to mniejszy koszt niż to takie publiczne, decyzyjne, decyzją administracyjną skierowanie. I teraz chodzi o to, że a do ZOL-i są te kolejki, dlatego że tam płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, a mieszkaniec, mówię, pacjent często ten sam. I dzisiaj co my zrobimy? To jest już poważna instytucjonalna kwestia. Więc ja też jako minister do spraw polityki senioralnej, odpowiedzialna za koordynację tego właśnie obszaru choćby opieki długoterminowej, funkcjonowania różnych rozwiązań w Ministerstwie Rodziny i w Ministerstwie Zdrowia, bo w zdrowiu właśnie są ZOL-e, a w rodzinie są DPS-y. Muszę mieć narzędzie do tego, żeby móc to skoordynować, żeby w ogóle najpierw dokonać przeglądu, analizy, postawić diagnozę, zobaczyć, co trzeba zmienić, co możemy zmienić i oczywiście się dogadać między resortami. No więc właśnie, tu zdaje się tkwi główny problem rozwiązywania wielu spraw w Polsce, ale nie chcę rozwijać tego wątku. Ale tu, jeśli mogę, to proszę bardzo, proszę dokończyć. Bo tu mam konkretną już, informację. Na podpis premiera czeka zarządzenie powołujące zespół międzyresortowy, który ma zajmować się systemowymi rozwiązaniami związanymi z opieką nad osobami starszymi. Ja jestem tam proponowana jako przewodnicząca. Wiceprzewodniczącą jest pani minister zdrowia. Drugą wiceprzewodniczącą jest pani minister rodziny. No tak, to miejmy nadzieję, że w tym trójkącie uda się wypracować dobre rozwiązania. Przy tej okazji chciałem zapytać krótko o inną sprawę spoza pani obszaru, ale ważną. Wspomniała pani o tym, że samorządy się bronią, no bo to ich obciąża, ich finanse. Mianowicie, no, na stole leży kwestia finansów samorządowych. I teraz, czy pani się opowiada za zmianą, inaczej za zapewnieniem samorządom większych dochodów własnych? Znaczy takimi zmianami w finansach publicznych, które dadzą samorządom więcej dochodów własnych, oczywiście z podatków. Mhm. Bo pod rządami PiS-u następował proces odwrotny. Samorządy miały coraz mniej dochodów własnych. No tak, no ale dzisiaj trwają, myślę, bardzo, bardzo dobre rozmowy między przedstawicielami tej strony samorządowej a ministrem finansów. Też mam kontakt z wieloma samorządowcami i z Ministerstwem Finansów, które idą właśnie w stronę absolutnie decentralizacji, bo my generalnie ufamy i wierzymy samorządom, że one są blisko ludzi i potrafią dobrze zdiagnozować sytuację swoich mieszkańców, ich potrzeb i te środki trafnie wydatkować. Bon senioralny, proszę zauważyć, to też kwestia samorządu. Tak, dokładnie. Dlatego bardzo mnie to cieszy, bo ja też popieram bardzo mocno decentralizację i zwiększenie roli i pozycji samorządów. Ale chciałem zapytać
jeszcze o inną rzecz, też nawiązując do umowy koalicyjnej, bo ona jest tutaj dla mnie bardziej niż 100 konkretów, bo pani jest politykiem czy polityczką Platformy Obywatelskiej, ale no ja uważam, że rząd trzeba patrzeć przede wszystkim przez pryzmat umowy koalicyjnej, bo ona, na koalicjanci nie we wszystkim zgadzają, a w umowie koalicyjnej jest mowa też, że rząd będzie wspierał rozwiązania zwiększające aktywność społeczną osób starszych. Jak to należy rozumieć, to zwiększanie aktywności, bo mi się to podoba, ale co to właśnie konkretnie miałoby oznaczać? Oj, to jest dużo różnych rozwiązań dotyczących... Ale takich kilka najważniejszych. Po pierwsze tak, kwestia wsparcia tej aktywizacji zawodowej osób starszych na rynku pracy, a więc wsparcie pracodawców czy też zachęty dla pracodawców, żeby opłacało im się i żeby chcieli też zatrudniać u siebie osoby w wieku emerytalnym. Dokładnie. To jest fundament. I ja tu muszę powiedzieć, że jestem już po niejednym spotkaniu z przedstawicielami pracodawców, zresztą w przyszłym tygodniu organizuję takie śniadanie też z biznesem pod kątem tego, żeby stworzyć taką platformę pracodawców właśnie przyjazną zatrudnianiu seniorów, żeby zatrudnianie seniorów było modne wręcz. I to chodzi o pewne rozwiązania takie legislacyjne i oczywiście społeczne, więc chodzi o to, żeby zrozumieć siebie nawzajem i znaleźć siebie na tym rynku pracy. Więc to jest jedno z działań, które już podjęłam. A czy jest szansa na przykład na uruchomienie kursów dla właśnie seniorów przygotujących ich do jakichś podejmowania prac, no właśnie takich, których oni dotąd nie umieli, nie potrafili, są jeszcze fizycznie w stanie pracować, ale nie potrafią. Czy tu jest jakaś szansa na jakieś rozmaite kursy dokształcające? Na przykład dla wielu starszych ludzi komputer jednak jest problemem. Ale i wydaje się, że oswojenie ludzi z komputerem starszych otworzyłoby wielu z nim możliwość pracy przez rok, dwa, trzy czy jeszcze pięć lat, w zależności od stanu zdrowia. Uśmiecham się, dlatego że to jest właśnie wykluczenie cyfrowe seniorów i tutaj i też jestem po kilku już rozmowach z Ministerstwem Cyfryzacji, tak żeby przygotować właśnie projekty pod kątem zapobiegania albo no, niwelowania tego obszaru związanego z wykluczeniem cyfrowym seniorów. To jest również kwestia bezpieczeństwa korzystania ze smartfona czy też tak, z internetu. Trochę problem szerszy i tutaj są, akurat jeśli chodzi o wykluczenie cyfrowe seniorów, są pieniądze, unijne pieniądze, które możemy przeznaczyć właśnie na te wszystkie rozwiązania i projekty. I też jeśli chodzi o szkolenia i przekwalifikowania, to też pieniądze unijne na to są. I one są, z pewnością muszą być przekierowane zarówno na to przekwalifikowanie, czy też proste zwykłe kursy, ale znowu w kategorii bonu senioralnego. Też zdobycie tych kwalifikacji, które w dużej mierze też na pewno będą zdobywane przez osoby powyżej 60 roku życia, bo ci opiekunami, bardzo często opiekunkami, są właśnie kobiety, które już są na emeryturze i sobie w tej szarej strefie dorabiają. Więc one teraz, mogąc zdobyć takie przekwalifikowanie przez Urzędy Pracy ze środków unijnych, będą mogły mieć zapłacone z tego bonu, a i tak wykonują tą pracę, ale nareszcie ta ich praca będzie pokazana, będzie legalna, od niej składki będą i podatki i ona będzie mogła swoją emeryturę zwiększyć. I to jest właśnie ten przykład wsparcia aktywizacji zawodowej osób starszych. Sami seniorzy bardzo często mówią mi, że to jest problem, z którym oni się spotykają. Dlatego, bo czują się wykluczeni już po tym 50 roku życia z rynku pracy, dlatego uznałam, że muszę tutaj stworzyć tą platformę współpracy z przedstawicielami pracodawców. Tak, myślę, że to jest ważne, tym bardziej, że na rynku pracy sytuacja jest coraz dla przedsiębiorców mniej korzystna, bo brakuje ludzi do pracy i mam wrażenie, że wielu przedsiębiorców się będzie musiało dobrze zastanowić, czy woli mieć imigrantów młodych, ale z problemami kulturowymi i innymi, czy właśnie ludzi starszych, którzy w wielu sprawach mogą się też sprawdzić jako pracownicy. A ja tylko mogę dopowiedzieć, że na dzisiaj odstajemy, jeśli chodzi o udział od innych krajów Unii Europejskiej, o udział osób starszych w rynku pracy. Jeszcze on jest stosunkowo mały, bo niecałe 9% w stosunku do innych krajów, gdzie jest 19 i 18%, ale jednak z roku na rok ten udział jest coraz większy, więc powoli ten proces następuje, bo jest potrzeba, bo jest deficyt rąk na rynku pracy. Natomiast dzięki takim zachętom i zwiększeniu też świadomości, niektóre z platform cyfrowych już mają bardzo takie fajne kampanie społecznościowe, które też zaprosiłam do współpracy. Dzięki takim działaniom my możemy ten proces przyspieszyć.
No cóż, pozostaje mi życzyć tylko pani minister powodzenia, bo te pomysły wyglądają bardzo sensownie, a niestety w Polsce tak już jest, że często dobre pomysły są na papierze i w studiach telewizyjnych, a później się z trudem przekładają na rzeczywistość, więc ja zapraszam panią minister za czas jakiś, żebyśmy na przykład za rok porozmawiali o tym, co się przez kolejny rok udało zrobić. Bo ja o polityce senioralnej zamierzam pamiętać, bo to jest, proszę państwa, jeden ze strategicznych wyzwań dla Polski. Właśnie problem ludzi starszych, on będzie narastał niezależnie od tego, kto będzie wygrywał kolejne wybory, bo taki niestety demograficzny stan rzeczywistości nam się ukształtował. Dzisiaj dziękuję bardzo wszystkim za udział w programie. Za serdecznie zapraszam już za tydzień w piątek na kolejny program z cyklu Dudek o polityce.